Witajcie w kolejnym odcinku Legalnych Spotkań. Dzisiaj odcinek specjalny publikujemy dla Was w związku z ostatnim odcinkiem Legalnych Spotkań, w którym omawialiśmy kwestie dotyczące spółki komandytowo-akcyjnej i artykułu 176 KSH w kontekście Polskiego Ładu. Być może część z Was już o tym słyszała, ale jest projekt nowelizacji Polskiego Ładu. Jest on w tym momencie na etapie opiniowania, więc procedura legislacyjna może jeszcze mieć wpływ na zmianę tego projektu. Natomiast znalazły się w tym projekcie postanowienia, które za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą uznają również komplementariusza spółki komandytowo-akcyjnej. Co to znaczy? To znaczy, że ta korzyść, którą przedsiębiorcy widzieli w przekształceniu się w spółkę komandytowo-akcyjną, będzie zlikwidowana. Komplementariusz, będąc osobą fizyczną, jeżeli oczywiście projekt tej ustawy wejdzie w życie w takim kształcie, będzie ozusowany, będzie podlegał obowiązkowym składkom na ubezpieczenia społeczne. Jest to informacja, która wynika aktualnie z projektu ustawy. Jeżeli zostanie to utrzymane w trakcie wszystkich prac legislacyjnych, to ustawa wejdzie w życie najprawdopodobniej od 1 stycznia 2023 roku i będzie to na pewno informacja niekorzystna dla tych przedsiębiorców, którzy podjęli decyzję o przekształceniu się w spółkę komandytowo-akcyjną właśnie z uwagi na brak obowiązku płacenia składek na ubezpieczenia społeczne przez komplementariusza spółki komandytowo-akcyjnej. Jednocześnie, korzystając z okazji, chciałabym Was serdecznie zaprosić na kolejne legalne spotkanie, które zostanie opublikowane już za 3 tygodnie. A kiedy projekt nowelizacji Polskiego Ładu będzie miał już kształt ostateczny, myślę, że spotkamy się jeszcze z doradcą podatkowym Jakubem Pacanem w ramach naszej serii Legalne Spotkania i opowiemy Wam więcej, co się zmienia i jaki wpływ będzie to mieć na prowadzoną przez Was działalność. Do zobaczenia!